I witajcie w kolejnym odcinku z menadżera żużlowego. Poprzedni sezon, chociażby nadal trwający ten sezon, bo jednak nie, po, nie, nie dostajemy informacji o tym, na którym miejscu kończymy ten sezon, był bardzo kiepski, ale to nic, będziemy walczyć o kolejne punkty już, e, oczywiście niestety po naszym spadku do niższej ligi, ale będziemy walczyć o te punkty, a tymczasem jeszcze spokojnie już sobie tutaj e, dojedziemy, resztę tego roku do końca, bo zostało nam w sumie jeszcze pół roku, więc może jeszcze coś ciekawego się do tego czasu wydarzy. A że rok się skończy, e, możemy zobaczyć tutaj e, to, co miałem ostatnio sam zrobić, czyli e, gdzieś tutaj oczywiście zapomniałem znowu, gdzie to jest, ten turniej indywidualny ustaliłem. E, wszystko wygląda w ten sposób, no i obsada wygląda w następujący sposób, także jeżeli ktoś chce, no to może sobie rzucić okiem. Zatwierdzamy zmiany, no i zawody te będą się odbywać 22 sierpnia, tak więc w sumie już niedługo, zostało jakieś 5 dni. Tymczasem jeszcze tutaj o turniej, jest turniej o Puchar Prezydenta Rzeszowa, w którym bierze udział trzech naszych zawodników. Zobaczymy, jak będą sobie radzić ci nasi zawodnicy. Tutaj też jakiejś mocnej obsady w tym spotkaniu nie ma, więc może Romański będzie miał okazję, żeby się wykazać. Na razie dwie trójki na jego koncie: jedna dwójka, dwie dwójki. No i troszeczkę gorzej. Oczywiście nie zdążyłem sprawdzić, bo ten Enter, który trzymam, troszeczkę za mocno był wciśnięty. I oczywiście przeklikałem. Ale to nic, nieważne. Wydaje mi się, że nasi zawodnicy byli dość, dosyć wysoko w tych yy, yy, zawodach, żeby i w czołówce raczej tak więc yy, w porządku oni mogą być zadowoleni z takich wyników tymczasem my mamy oficjalną informację że kończymy y, sezon na ósmym miejscu i otrzymujemy 110 tysięcy za to właśnie że właściwie nic nie udało nam się osiągnąć w sezonie, więc tak troszeczkę na pocieszenie te pieniądze, tymczasem turniej kadry juniorów, nasi zawodnicy tutaj w ilości 6 przepraszam y, startują w tych zawodach zobaczymy jak sobie poradzą nasi juniorzy w Opolu no niestety, trzech naszych zawodników startowało w jednym biegu i żaden z nich trójki nie otrzymał. Dalej Romański z dwójką, Szałkiewicz z dwójką, Bartok z trójką, teraz się zamienili. I Szałkiewicz z trójką, Bartok z dwójką, no i tutaj dobrze, dosyć dobrze sobie punktują nasi zawodnicy, Szałkiewicz z Bartochem tak na przemian. Eee, no i Grzesiak z Romańskim też siedem punktów, Grzesiak z dwójką kolejnym na swoim, na swoim koncie, także myślę, że udane zawody naszych zawodników. No niestety, Barto chyba jechał w dodatkowym biegu. Tak, tutaj z Madejem i miał wypadek, uległ wypadkowi, ale miał bardzo dużo bardzo, miał dobrą okazję, żeby tutaj skończyć zawody również na podium, jak Szałkiewicz. I mielibyśmy wtedy dwóch zawodników na podium, a w pierwszej dziesiątce jest naszych zawodników czterech. Tak więc jest z czego być zadowolonym. I jeszcze dalej drużynowe rozgrywki młodzieżowe. Chyba tutaj będziemy startować dalej. E, nie, nie będziemy startować. Więc te zawody nas ominęły, ale już tutaj jest ten turniej, który ustaliłem. Miejmy nadzieję, że wszyscy przyjechali na te zawody, eee, że będziemy, będziemy musieli tutaj kary płacić. 5000 ludzi przyszło, wow, naprawdę sporo. Chyba dobra obsada była tego turnieju. No i zobaczymy, kto tutaj wygra w tych zawodach. Eee, miejmy nadzieję, że. Chociaż nie, no, nasi zawodnicy akurat nie będą mieć raczej okazji, żeby wystartować w tych zawodach. Ale być może jest to też okazja, żeby zobaczyć, który z tych zawodników wszystkich dobrze sobie radzi na naszym stadionie. No, Hodson tutaj, oczywiście, bardzo dobrze wyznany na naszym stadionie. No i poradził sobie znakomicie, bo zajmuje drugie miejsce w tych zawodach. Tak więc 5000 zł na jego konto, bo właśnie taka jest pula nagród za drugie miejsce. No i miejmy nadzieję, że zarobiliśmy na tym spotkaniu, że tutaj żadna kara nie musiała zostać zapłacona. Za ostatnie zawody na plus 55 tysięcy Sporo ludzi przyszło Bilety kosztowały 7 złotych Tak więc myślę, że jest z czego być zadowolonym Za pensję i premię dla zawodników 113 tysięcy I tutaj 7 za przygotowanie No to jest 125 tysięcy Za wszystkie wydatki a sponsorzy pokrywają nam to wszystko i jeszcze 7 tysięcy z tego wszystkiego na nasze konto. Wszystkie pozostałe zyski idą też bezpośrednio do nas, tak więc 55 tysięcy wpłynęło na nasze konto. No i troszeczkę odzyskaliśmy pieniędzy, tak więc. No nie spadniemy poniżej zera raczej przed końcem roku. Więc chociaż tyle taki plus jest, z czego się cieszyć. Zobaczymy, czy będzie jeszcze opcja, żeby przedłużyć kontrakty z jakimś z naszych zawodników. Być może udałoby się sprzedać wtedy takiego zawodnika w kolejnym oknie transferowym. A tymczasem mamy e, szósty turniej kadry juniorów w wykonaniu naszych sześciu zawodników w Gnieźnie, tym razem zobaczymy jak sobie poradzą tutaj w tych zawodach. Miejmy nadzieję, że będą punktować nieźle, chociaż na razie tutaj Romański bardzo dobrze, Szałkiewicz z samymi trójkami, Grzesiak dobry start, a niestety to zero tutaj na jego koncie się pojawiło, więc już troszeczkę gorzej. Ale zobaczymy jak to dalej będzie się toczyć, niestety Szalonka z samymi zerami, Adamczak chociaż dwa punkty na swoim koncie tutaj zdobywa, e, Bartoch 2-1-2, także nieźle. No i Grzesiak tutaj niestety słabo wystartował w tym yy, biegu trzeci. i troszeczkę mu to pewnie już przeszkodzi tutaj, żeby być w jakiejś górze tabeli tych zawodów. Ale Jaromir Adamczak z pierwszą dwójką na swoim koncie w tych zawodach, tak więc bardzo dobrze. Bartuk tutaj drugi, więc z dwójką przyjeżdża, Szałkiewicz z kolejną trójką na swoim koncie. A Romański niestety był z dwójką, ale on tam z Szałkiewiczem teraz w biegu jechał, w sumie nie zwróciłem uwagi. A tutaj bez naszego zawodnika, tutaj Szałkiewicz, no miałem nadzieję, że zdobędzie tą trójkę, ale Sztyc dzisiaj w dobrej formie, no i w tym momencie mają taki sam dorobek punktowy, Szałkiewicz i Sztyc, więc będzie prawdopodobnie bieg dodatkowy dla tych zawodników, o to, kto w tych zawodach będzie triumfował. Romański z trójeczką na swoim koncie, tak więc i Romański weźmie udział w, tych, w tym dodatkowym biegu, więc no myślę, że w tym momencie mogę spokojnie powiedzieć, że trzech, dwóch, przepraszam, z Zawodników naszych znajdzie się na podium, tak więc zobaczmy, który z tych zawodników będzie zajmował które miejsce. I Szałkiewicz wygrywa to spotkanie. Już tak po cichu tylko sobie mówiłem, ale będzie wstyd, jak pojedzie dwóch z trzech zawodników z naszego zespołu i oboje po prostu skończą na drugim, trzecim miejscu. Ale na szczęście Szałkiewicz tutaj wyprzedził Sztyca. Romański był od bardzo niewiele. Wolniejszy od sztyca, więc prawie on zajął drugie miejsce, no ale w tym momencie kończymy e, te zawody, te zawody juniorskie, no i dwóch naszych zawodników pojawia się tutaj na podium, tak więc. E, no, świetny występ naszych juniorów. Tym bardziej, że po biegu nominowanym, no to, to jeszcze w ogóle, e, przepraszam, nie nominowanym, tylko biegu dodatkowym, tym bardziej podkreśla jakby umiejętności tych zawodników. A wydaje mi się, że Szałkiewicz nadal na tym słabszym motocyklu jeździ. Czy mi się tylko wydaje, czy to faktycznie była prawda? Okej, okay, nie zapomniałem przed końcem roku jeszcze posprzedawać starych motocykli. A, oczywiście, na pewno tym zawodnikom, którzy już raczej nie przedłużą kontraktów z naszym zespołem. Ale skupmy się jeszcze na tych indywidualnych mistrzostwach Małopolski w Rzeszowie. Zobaczymy jak nasi zawodnicy będą się radzić, w, jak sobie będą radzić w kolejnych zawodach. Szałkiewicz w tym biegu pojedzie kolejną trójkę na swoje konto, przywozi w karierze. Krakowak z dwójką, Romański z dwójką, Krzesiak niestety zero. Szałkiewicz kolejna trójka na jego koncie, a nawet dwie kolejne trójki. No pozostaje zawodnicy nasi dzisiaj bardzo kiepsko, ale Szałkiewicz miejmy nadzieję, że utrzyma formę do końca. Um tych zawodów, w tym biegu również jedzie kolejna trójka na jego koncie, tak więc jeszcze będziemy śledzić jego ostatni bieg, tutaj pojedzie no, Mościcki troszeczkę tutaj szybszy się okazał w tych zawodach, w tym biegu od naszego zawodnika, ale to nie przeszkodziło Szałkiewiczowi w zdobyciu złotego medalu, powiedzmy, w tych zawodach. No, może nie złotego medalu, ale po prostu wygrał te zawody. No niestety wszyscy nasi poz zawodnicy pozostali, znajdują się poza pierwszą dziesiątką, ale chociaż Max Szałkiewicz tutaj w stałej formie znajduje się Troszeczkę szkoda, że, chociaż nie, w całej formie nie można się znajdować, tylko jest w formie, ale szkoda troszeczkę, że nasi inni zawodnicy tutaj aż tak dobrze nie mogli pojechać. No i szkoda, że Szałkiewicz tutaj w sezonie też nie, nie mógł powalczyć, ale to przez to, że mieliśmy problem całą drużynowo. A nie, to, by, to nie były problemy indywidualne zawodników. A kurczę, znowu się tutaj zakręciłem. Tymczasem lecimy dalej, rok do końca, już mamy wrzesień, także na spokojnie sobie jeszcze tutaj doklikamy to pieniądze tracimy, a ze względu na to, że tutaj mamy juniorów, a właśnie zapomniałem zwrócić uwagę na to, że mamy nowych juniorów. No i czy ja powinienem tutaj inwestować w tych zawodników i tak dużo już inwestujemy w zawodników, chociaż wydaje mi się, że, że jak tutaj jest ustalone 0, to faktycznie 0 wydajemy na tego juniora. Bo nie jestem pewien, czy na przykład nie ma jakichś kosztów podstawowych, ale być może tak nie jest, więc zostawimy ich może chociaż na jakiś czas. Być może nawet powinniśmy tutaj po stópeczce na tych zawodników wyłożyć. No ale zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało jakiś sens. Na razie możemy faktycznie ich tu zostawić, to nie będzie aż taki duży wydatek. Zobaczymy, co tutaj za wiadomość się pojawia. Okej, okay. Max Schockiewicz jest zaproszony na jakieś zawody. Więc no, widać, że ten zawodnik już po prostu zaistniał w świecie. Zobaczmy, jak w ogóle. Czy ja mogę sprawdzić z tego panelu, jaka jest jego kondycja obecna, aktualna forma 110. Ten zawodnik jest fenomenalny. On po prostu musi być filarem naszego zespołu w kolejnym sezonie. No musi być. Zrobimy wszystko, żeby podpisywać z nim kolejne kontrakty, aby jak najdłużej został w naszym zespole. I myślę, że nie miałby nic przeciwko, żeby rozpocząć i zakończyć swoją karierę właśnie w naszym zespole. Tymczasem tutaj się odbywają kolejne zawody drużynowe, juniorskie. Kończy nam się powoli wrzesień. Tutaj był zapis, jakieś tam pieniądze. Jeszcze Oszokiewicz, to są te zawody, w których bierze udział nasz junior. No i miejmy nadzieję, że troszeczkę tutaj pokaże rywalom, na co go stać. No ale oczywiście pojawia się tutaj mocny przeciwnik, jakim jest Dominik Kubera. I Greg Hodson, który jest jego kumplem klubowym, jeszcze I zobaczymy, jak sobie poradzą ci trzej zawodnicy w całych tych zawodach. Oczywiście, o kurczę, kiepski start. Ech, chciałem powiedzieć, że, oczywiście, w pierwszym biegu jest mocne uderzenie, bo startuje Kubera i Szałkiewicz. Ale faktycznie, Szałkiewicz troszeczkę się tu nie popisał. Kubera mocno dzisiaj tutaj walczy, same trójki na swoim koncie z jedną jedynką, z taką różnicą tutaj. Nowacki też bardzo ładnie punktuje. Polsen 13 punktów, Hodson jest w bardzo wysokiej formie, to już w ogóle pomijam formę tego zawodnika. No i to właśnie Hodson dzisiaj trąfiuje, a Szałkiewicz na szóstym miejscu, więc myślę, że mogę być zadowolony z obu tych zawodników, bo traktuję również Hotsona jako swojego wychowanka, bo wydaje mi się, że jestem pierwszym klubem, w jakim jeździł w Polsce, więc, więc myślę, że moż, mogę sobie tak spokojnie mówić o tym, że troszeczkę go doprowadziłem do takiej postawy profesjonalnej tego zawodnika i, i będę po prostu się szczycił. 嗯。Mm. jego sukcesami, tak jakby były właśnie, tak jakby był wychowankiem naszego klubu. Wracając do tych zawodów, które obecnie tutaj są, czterech naszych zawodników w podstawowej obsadzie tego spotkania, tych indywidualnych mistrzostw Małopolski, no i jako rezerwowy jest Nikodem Bartok. Zobaczymy, jak nasi zawodnicy tutaj będą punktować. Niestety Krakowiak z zerem na start romański z trójką Szałkiewicz tutaj znowu pokazuje swoją moc, same trójki przywozi i tutaj również się nie pomylił. Niestety w czwartym już przywozi dwójka, ale to i tak nie jest bardzo źle pachu z samymi trójkami, tak więc ten zawodnik tutaj widzę że w formie, ale również i on z jakąś dwójką na swoim koncie, więc jeżeli Szałkiewicz zdobędzie tutaj w swoim kolejnym biegu trójkę to wyrównają się i tak się właśnie staje Szałkiewicz z trójką na swoim koncie drugim najlepiej punktującym naszym zawodnikiem Krakowiak eee... no i dalej za nim Romański Grzesiak w sumie nie aż tak bardzo odstają ale zdecydowaną przewagę tutaj ma Szałkiewicz no i chyba pojedzie w dodatkowym biegu z Pachołem miejmy nadzieję, że trzymajmy mocno kciuki za to, żeby Szałkiewicz wygrał to spotkanie no niestety przegrywa, ale mimo wszystko Znajduje się w tej pierwszej trójce w tych zawodach, a no i w pierwszej dziesiątce mamy trzech z naszych zawodników. Niestety tylko Grzesiak z jadących zawodników w tym e, turnieju jest poza dziesiątką, ale mimo wszystko myślę, że, że to są e, zawody, które można zaliczyć do udanych wykonaniu naszych juniorów. Tymczasem widzę, że ubywa nam tych pieniędzy, więc jednak ta szkółka na bardzo mocno kosztuje. E, trzeba będzie jakoś to tutaj wyrównać w przyszłym sezonie. Tak żeby zawodnicy brali mniej pieniędzy i wtedy sobie w trakcie sezonu jeszcze troszeczkę więcej zapasu narobić, żeby móc tą szk szkółkę utrzymywać, tak więc jakoś sobie będziemy z tym radzić. A nie chciałbym ograniczać budżetu na szkółkę, bo to jest właśnie to, co tutaj mnie bawi najbardziej. No i będzie mnie cieszyć, jak nasi zawodnicy będą odnosić tutaj też spory sukces na... Arenie międzynarodowej, no lokalnej też, wiadomo, ale chcę, żeby ci zawodnicy, którzy zostaną wychowani przez ten klub, byli światowej sławy zawodnikami. Tymczasem wybieramy zawodników na juniorskie zawody i tutaj pojawimy, tutaj wybierzemy na przykład Grzesiaka. Myślę, że Zawalniackiemu możemy spokojnie dać szansę o właściwie jego sprzęt nie jest naprawiany. Sałkiemiczowym damy pojeździć bo i tak nie ma nic lepszego do roboty. No i nie wiem, na przykład Romański. No i może tutaj zamiast Grzesiak, chociaż Grzesiak to akurat można sobie jeździć, bo to jest zawodnik, który nam się raczej przyda, ale zamiast zawalniackiego tutaj myślę, że Krakowiaka możemy jeszcze puścić, żeby sobie pojeździł. I powiedzmy, że Szalon szalonka będzie do wypuszczenia zawodnikiem i Adamczak też będzie zawodnikiem, którego się prawdopodobnie nie pozbędziemy w najbliższej przyszłości. Grzesiak chyba jest niewybrany tutaj w... Nie, to Grzesiak akurat jest, to chwila. Szałkiewicz romański, Krakowiak... Aha, aha, Nikodem jest jeszcze tutaj, który ma słaby sprzęt, no to jego na tą rezerwę możemy wybrać w sumie, myślę, że, że nie miałbym nic przeciwko, ten zawodnik, żeby tutaj jeszcze w zespole też zostać, zostać, tak więc spróbujemy, będziemy przedłużać również z tym zawodnikiem kontrakt, zobaczymy, czy będzie tym zainteresowany, Krakowiak, Szałkiewicz z trójkami na swoim koncie, niestety Krakowiak trochę gorzej wystartował, druga jego jedynka w tym spotkaniu ale Szałkiewicz bezbłędnie, Romański nawet z trójeczką no Grzesiak z zerem, ale Krakowiak z trójeczką no i Szałkiewicz taśma niestety już nie pojedzie w tym ostatnim biegu i znowu przeklikałem przez przypadek, dwa razy kliknąłem a chciałem zobaczyć jak naszym zawodnikom poszło w tych zawodach, ale myślę, że całkiem nieźle im poszło, bo e, wszyscy zawodnicy otrzymali po jakiejś trójce, wydaje mi się, że tak, mogłem się pomylić, że jeden zawodnik tam nie otrzymał o, Romański miał trójkę Szałkiewicz miał sporo trójek e, i Krakowiak chyba miał jedną trójkę. To w takim razie Grzesiak chyba został bez, bez trójki. No nie jestem pewien. No nieważne, już teraz to zostawmy, bo to nie miało aż takiego znaczenia. Teraz będę gdybał. Oczywiście powinienem po prostu tak szybko nie klikać na tej klawiaturze. Ale czasem mi się po prostu palec omsknie, no i tak czasem też musi być. No a tutaj, losowanie drużynowych Mistrzostw Świata, to nas też nie interesuje. Kto tam chce, to sobie może to poczytać, poprzeglądać, zatrzymać. OK. Nas to nie interesuje. Ja tutaj muszę walczyć o e, ligowe sukcesy, no i indywidualne sukcesy naszych zawodników. A na razie e, jeszcze nie przyszedł ten czas na drużynowe mistrzostwa świata. Jeżeli będzie jeździł tam jakiś mój zawodnik, wychowany klubu, no to oczywiście bardzo chętnie wtedy zobaczę takiego zawodnika w akcji. Ja na razie takie, takie coś nie ma miejsca, więc sobie odpuszczam oglądanie tych zawodów. Tak samo jak Grand Prix, no i po prostu innych, jakichś tam indywidualnych czy drużynowych zawodów na poziomie światowym. No, tutaj otrzymują stałe dzikie karty zawodnicy. Tak jak mówiłem, to raczej nie dotyczy żadnego z naszych zawodników. Może Szałkiewiczowi się kiedyś uda. Kto wie, może jeszcze jakiś inny junior tutaj e, wyskoczy nagle z formą. Zobaczmy, jak właściwie sobie radzą teraz nasi juniorzy tutaj. No, myślę, że Anulewicza zostawimy. Dałem mu troszeczkę dofinansowania, a tych dwóch pozostałych zawodników wyrzucimy. No po prostu to też nas coś tam kosztuje. A robią tylko niepotrzebnie, tutaj zajmują miejsce. Być może lepsi zawodnicy przyszliby na ich miejsce. W przyszłym sezonie, Luboński, pewnie Hieronim Luboński e, będzie się pojawiał już w naszym składzie, tak samo jak Hojka, Być może, chociaż nie bo no ma 14 lat to się nie pojawi. W przyszłym roku będzie miał 15, to, no to nie będzie miał szansy jeszcze na zdawanie licencji żuszlowej. E, Piotr Zechryst, no tutaj on nie wygląda na to, żeby był przygotowany do egzaminu, na no, licencję żużlową, ale w przyszłym roku będzie już gotowy wiekowo na to, więc zobaczymy, co tam jego kariera jeszcze tutaj, e, czy będzie, czy w ogóle dojdzie do takiej kariery, bo jeszcze możemy go zdążyć wyrzucić ze szkółki i tyle będzie z tego jego kariery, ale zobaczmy, dajmy mu jeszcze szansę, do przyszłego roku jest jeszcze trochę czasu, e, no i być może uda mu się zdać na licencję żużlową w przyszłym roku. Tak, więc zobaczymy, jak to dalej się tam potoczy. Żebym nie zapomniał, w przyszłym roku jeszcze ok, będzie na to chwila, moment, oczywiście mogę to też przekliknąć, więc wolałbym być zapobiegliwy i w tym momencie ustalić ceny za zawodników. Ustalenie treningów, nie, to nie tutaj, to tu w transferach chyba się wykonywało. Ustalenie cen za zawodników. I teraz tak, Kasper konieczny mniej niż ja tutaj sobie wybierałem, ale ja nie chcę, żeby on szedł na listę. Mazur, no na listę transferową pójdzie za 80, 185 tysięcy. No dobra, spróbujmy 190 tutaj za niego wyprosić. Jaromir Adamczak za 12, Nikodem Bartok 27, Wincenty Grzesiak troszeczkę więcej, Krakowiak troszeczkę gorzej też jeszcze, hmm, Romański 48, ale Romański raczej zostanie w naszym klubie, więc Szalonka, Szalonka pójdzie tutaj nas raczej na listę transferową, ale spróbujemy za niego tutaj chociaż te 17 tysięcy poprosić. Nikodem Bartoch idzie na listę transferową, no, ze względu na to, że ma tutaj kontrakt na rok. Jaromir Adamczak, no, pójdzie na tą listę transferową, mimo wszystko, ale spróbujmy za 12,5 tysiąca. Edward Mazur pójdzie na tą listę. Kasper Konieczny. Hmm. No i Mariusz tutaj jest za 16 tysięcy, ale jak jeszcze damy jeszcze mu szansę tutaj może w naszym klubie, może udałoby się, może, może warto byłoby go faktycznie wypożyczyć. Teraz zobaczymy jak jego umiejętności tutaj wyglądają. Nie, 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 nie. Szałkiewicza to my nie widzimy jeszcze na liście transferowej. Eee, no jakby chcieli go kupić to oczywiście wysoka cena wygórowana by tutaj musiała się pojawić. Nie chciałem tego zmieniać. No i cóż, tak to na razie zostawimy, zobaczymy jak to wszystko będzie w przyszłym sezonie na początku jego wyglądać. Ale właśnie nie chciałem o tym zapomnieć, więc warto się tutaj zabezpieczyć, że przekliknę ten pierwszy styczeń, tam w przyszłym roku, i ustalić po prostu te ceny już tutaj. Tymczasem zbliża się grudzień, no i będzie można powoli myśleć o przedłużeniu jakichś kontraktów z zawodnikami, których będziemy zainteresowani przedłużeniem ich kontraktów koszt naprawy polewaczek i ciągników 5 tysięcy, to wcale nie jest aż tak dużo, no ale mimo wszystko te pieniądze zostają nam zabrane z konta. Na, miałem nadzieję, że jeszcze do końca roku troszeczkę nam się uda zarobić, e, no ale te 50 tysięcy, które tam zarobiliśmy z tego indywidualnego turnieju, no tak pstryk i po prostu zniknęły gdzieś nagle e, w pośród e, wśród tych wszystkich naszych wydatków. No tymczasem mamy już pierwszy grudzień, zobaczymy tak może koło w jakimś trzecim tygodniu, na przykład grudnia, spróbujemy przedłużać kontrakty z zawodnikami, których zainteresowani będziemy przedłużeniem. Powiedzmy, że już mamy ten trzeci tydzień, ale zobaczmy do 20. poczekajmy i teraz zobaczymy na spokojnie. Przedłużymy kontrakty z zawodników, którzy chcieliby jeszcze zostać w naszym zespole, więc na przykład... E... A, a Zobaczmy, czy jakbyśmy chcieli tutaj z Szałkiewiczem renegocjować kontrakt, to on już tutaj więcej pieniędzy by chciał, ale akurat jemu to się należy za to, co robi dla zespołu. Zobaczmy w takim razie przedłużenie kontraktu. I tutaj mamy kacpra koniecznego, którego no koszt jest 38 tysięcy, ale to jest jednak nie rezerwowy, podstawowy. Aha, no wyższe ten wyższy od razu tutaj pieniądze, więc może jednak weźmiemy ten status zawodnika rezerwowy, podpiszemy na rok. Maksymalna kwota transferowa nie jest zainteresowana nią. Przyjął tą propozycję, super Edward Mazur, ten zawodnik, raczej już nie pojeździ w naszym zespole, bo troszeczkę nas to kosztuje. Jaromir Adamczak, przedłużenie kontraktu, jego by interesowały takie warunki, ale z nim mamy jeszcze kontrakt na dwa lata, więc nie ma takie potrzeby. Z Nikodem Bartoha, on jeszcze jest młody, więc może zostawimy go sobie tutaj w zespole. Przedłużymy z nim kontrakt na takich warunkach, jakie on tutaj proponuje. No i w tym momencie przedłuża z nami kontrakt. Wincenty Grzesiak bardzo chętnie, zobaczymy go w kolejnych sezonach w naszym zespole. Krakowiak również jest zawodnikiem, którego chętnie będziemy widzieć w naszym zespole podstawowym, a on nie chce być rezerwowym? Nie. No to cóż, tak to zrobimy. No trochę na no to wydajemy pieniędzy. Ile tam mi zostało? 73 tysiące, nie tak wiele. Z nie będziemy przedłużać kontraktu. Niestety szkoda, że z tym zawodnikiem nie możemy przedłużyć kontraktu, bo to jest też obiecujący zawodnik, ale... E, no cóż, musimy troszeczkę przyciąć koszta. E, ze względu na to, że naprawdę wydajemy sporo, sporo pieniędzy. No dobrze, to zobaczmy co tam e, przyniesie jeszcze te, te dwa tygodnie, co przyniosą końca roku tutaj nam ciekawego, ale wydaje mi się, że już nic ciekawego. No i 30 grudzień w tym momencie klikamy dalej. No i musimy czekać e, co tutaj się stanie. Będzie oczywiście wygenerowana lista zawodników, którzy zakończyli kariery. No i powiedzmy, że tutaj z tych. E, Pierwszy, z, z pierwszej listy sobie jeszcze tutaj rzucę okiem. Tutaj zakończył karierę Tomasz Golot, Bjarne Petersen. No jeżeli ktoś chce sobie jeszcze poczytać, no Grzegorz Walasek też tutaj się znajduje na tej liście. Tak więc w razie co, ktoś może sobie zatrzymać, poczytać. A ja po prostu tu pójdę dalej już yy, aż tutaj. Tak, nie będę się wgłębiał w tę listę. 69 zawodników zakończyło karierę. No i cóż, przed nami kolejny sezon. Tutaj jakieś wiadomości. No tak, Hodson opuścił. Wygasły kontrakty sponsorskie, spadliśmy do niższej ligi. No i tak to się tutaj potoczyło. My jesteśmy w tej lidze z powrotem, na pierwszym miejscu na razie, wow! Cieszyć się możemy z tego. Lublin się utrzymał widzę w lidze, więc być może i my byśmy się utrzymali gdybyśmy walczyli. No ale no niestety nie było nam dane powalczyć o to. Piła weszła w ogóle do wyższej ligi i chyba też, bo znajdował się prawdopodobnie tutaj. W lidze pierwszej. Więc się troszeczkę pozmieniało. My niestety spadliśmy, kiedy innym udało, udawało się awansować, więc a, troszeczkę gorzej nam się udało, a raczej się nie udało w poprzednim sezonie. A myślę, że to i tak będzie na tyle w tym odcinku. Bardzo niewiele się działo. Wiem, wiem o tym, że nic ciekawego, tylko jakieś tam końcówka sezonu, ale myślę, że, że taki układ e, odcinka, że kolejny zacznie się znowu od początku sezonu. To jest dobry pomysł, żeby potem wszystko już na świeżo zaczynać. Będzie troszeczkę krótszy, bo tutaj 24 minuta w tym momencie na zegarku. Eee, ale to nic, daję słowo, że kolejny sezon za ten jeden tutaj krótszy odcinek, kolejny sezon będzie bardzo mocnym uderzeniem naszych zawodników, zwłaszcza juniorów. Eee, no i musimy tylko mocno trzymać za to kciuki, a to się na pewno wszystko dobrze potoczy. Tymczasem, wy możecie zostawić łapkę w górę, możecie zasubskrybować, a i tego nigdy nie powiedziałem. W każdym razie wiecie co możecie zrobić, jeżeli zostawicie łapkę w dół to z komentarzem, co było nie tak, co mógłbym poprawić, co zmienić i jak grać lepiej. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!